Jak doskonale wiecie, aktualnie w Polsce panuje piątkomania. Tego zjawiska jednak w żadnym stopniu nie można porównać do tego, co się dzieje w Chinach, gdzie absolutną gwiazdą stał się Wu Lei. Piłka nożna w Chinach odgrywa coraz większą rolę. Przez lata uważano ją za prymitywny sport dla niższych klas społecznych. Ostatnio mocno się to zmienia. Władze inwestują gigantyczne pieniądze w akademie, infrastrukturę oraz szkolenie młodzieży, wierząc, że przyszłość futbolu należy do państwa środka. Pierwsze skutki tych działań można już dostrzec nawet w Europie, konkretniej w Barcelonie. Tam w barwach Espanyolu występuje Wu Lei. Podczas prezentacji tego zawodnika na stadionie Espanyolu na trybunach zgromadzonych było zaledwie kilkaset osób. Okazało się jednak, że transmisję z tego wydarzenia przed ekranami telewizorów oglądało 20 milionów Azjatów. Z kolei 12-minutowy debiut Wu w hiszpańskiej La Lidze przyciągnął około 40 milionów Chińczyków. W przypadku takich transferów jak Cristiano Ronaldo czy Neymar często mówi się, że zawodnik spłaci się ze sprzedaży samych koszulek. Jest to oczywiście fake news i często powielana nieprawda. W przypadku Wu Lei ta informacja może okazać się jednak prawdziwa. Espanyol za swojego zawodnika zapłacił zaledwie 2 miliony euro. Już teraz koszulki z jego nazwiskiem notują klubowe rekordy sprzedażowe. Oczy całych piłkarskich Chin skierowane są na Katalonię. Podczas derbów z FC Barceloną na trybunach znajdowało się 50 chińskich dziennikarzy. Kibice z państwa środka pojawiają się na treningach oraz meczach tego klubu. Wu Lei stał się idolem numer 1. Warto zaznaczyć, że bohatera dzisiejszego filmu możemy nazwać pierwszym chińskim piłkarzem kupionym przez europejski klub, nie tylko ze względów marketingowych, ale i sportowych. Wu Lei w swojej ojczyźnie jest porównywany do Maradony. Jest to oczywiście lekka przesada, jednak przebojowości, dynamicznego balansu ciałem czy szybkości chińskiemu piłkarzowi odmówić nie można. W minionym roku strzelił 27 bramek w swojej ojczystej lidze, stając się najskuteczniejszym graczem w sezonie. Biorąc pod uwagę nazwiska, które tam występują, to osiągnięcie robi wrażenie. Proces jego aklimatyzacji przebiega pomyślnie. Z miejsca stał się podstawowym graczem swojej drużyny. Na pewno bardzo pomaga mu również fakt, że właścicielami Espanyolu są jego rodacy. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić do odwiedzania facebookowej strony Zawód Typer, na której codziennie znajdziecie newsy, ciekawostki, a także historie piłkarskich zdjęć. Jest to taka perełka tej strony. Zapraszam Was, link do tej strony znajdziecie w opisie. Ponadto również zachęcam Was do dołączenia do największej typerskiej grupy w Polsce na Facebooku Zawód Typer. Link również znajdziecie w opisie. Na dziś to już wszystko i do zobaczenia.